Symulator falownika Jaskawa J1000. Firma Jaskawa przygotowała dla produkowanych przez nią falowników dedykowane symulatory pozwalające w łatwy sposób zapoznać się ze sposobem obsługi oraz programowania oferowanych urządzeń. W tym filmiku zaprezentujemy symulator falownika Jaskawa J1000. Jednak na stronie producenta dostępne są również symulatory falowników serii A1000, P1000, UM1000 oraz V1000. Link do symulatora został podany w artykule na portalu falowniki24.info.pl. Okno symulatora wygląda następująco. Po lewej stronie widoczny jest panel falownika. Po prawej w zakładce User Terminals widoczna jest listwa zaciskowa falownika. Zaś w dolnej części ekranu znajduje się przełącznik zasilania. Przełączniki typu wejść. Pokrętła zadawania wartości analogowych oraz element służący do wizualizacji pracy silnika. Klikając przełącznik Main Power zasilamy falownik, następnie ustawiamy wartość napięcia podawaną na wejście analogowe falownika A1 i za pomocą przełącznika S1 uruchamiamy falownik. Aktywując przełącznik S2 zmieniamy kierunek obrotów silnika, zaś pozostałe wejścia działają jak w przypadku rzeczywistego falownika pracującego z ustawieniami fabrycznymi. To jest S3 sygnalizuje błąd zewnętrzny, S4 służy do resetowania błędu, zaś S5 uruchamia falownik z prędkością krokową numer 1. Ponadto w oknie symulatora wyświetlana jest również wartość napięcia na wyjściu analogowym AM oraz za pomocą wyjścia przekaźnikowego sygnalizowana jest informacja o wystąpieniu błędów. W tym filmiku to wszystko. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku poświęconego również symulatorowi falownika J1000, w którym zaprezentuję sposób programowania falownika z wykorzystaniem właśnie tego symulatora. Dziękuję.